Cześć, dzisiaj będę mówić o relokacji. Relokacja jest pojęciem astrologicznym i będę o niej mówić w kontekście tranzytów, czyli tego, co się dzieje na niebie, zmiany położenia planet w czasie. I tak, relokacja oznacza zmianę miejsca, przeprowadzkę gdzieś indziej. I w astrologii jest o tyle istotna, że jeśli zmieniamy miejsce, w którym żyjemy, i jest to znacząca zmiana, a więc większa niż na przykład przeprowadzka z dużego miasta na przedmieście albo odwrotnie, czyli takie odległości bliskie, typu 20-40 km, bardzo rzadko się liczą, chyba że ktoś ma planetę na granicy domów. Natomiast jeśli to są dalsze przeprowadzki, to horoskop ulega modyfikacji urodzeniowej. I te potencjały, które są w horoskopie urodzeniowym, będą realizowane na innych polach. Te inne pola, inne dziedziny życia reprezentują w horoskopie domy. I domy, domifikacja, to są kwestie związane z tym, gdzie żyjemy na Ziemi. To, co nie jest związane i co nie jest zmienne, nie ulega zmianie wtedy, kiedy się przeprowadzamy, to położenie planet i świateł w horoskopie urodzeniowym. A więc bez względu na to, gdzie ktoś się urodził, czy się urodził w Nowym Jorku, czy w Warszawie, czy w Honolulu, to planety w tym samym czasie były w tym samym położeniu. I żadna przeprowadzka tego nie może zmienić. Natomiast jeśli ktoś urodził się w Nowym Jorku, to będzie miał inaczej rozłożone domy w horoskopie niż osoba, która się urodziła dokładnie w tym samym momencie w Honolulu czy w Warszawie. I to samo dotyczy tranzytów, a więc możemy się przeprowadzić do innego miejsca. Jeśli to, w którym żyjemy, niezbyt nam się podoba, albo po prostu chcemy znaleźć jeszcze lepsze miejsce, i temu służy właśnie analiza relokacyjna, wtedy kiedy astrolog patrzy na horoskop różnych miejsc i sprawdza, jakie są plusy i minusy danego położenia. I to jest trochę coś innego niż astrokartografia, gdzie zwykle po prostu patrzy się na jakiś jeden punkt, i to jest, no cóż, nie jest wystarczające, żeby znaleźć właściwe miejsca, ponieważ poza zmianą jakiegoś jednego punktu pozytywnego, może tak być, że reszta planet w horoskopie niekoniecznie trafia w miejsca, które są korzystne dla danej osoby. A więc poprawa w jednym miejscu nie znaczy automatycznie poprawy we wszystkich. Raczej przy analizie relokacyjnej astrolog powinien sprawdzać całość, gdzie się poprawia, gdzie się pogarsza, przedstawić tego rodzaju analizę osobie, która o nią poprosiła, tak żeby ta osoba też mogła zobaczyć, jakie są zmiany. Dlatego, że oczywiście nie ma miejsca idealnego. Wszędzie, gdzie byśmy nie żyli na Ziemi, zawsze będą jakieś plusy i minusy. Rzecz w tym, żeby znaleźć takie miejsce, w którym tych plusów jest więcej niż minusów i które generalnie poprawiają sytuację danej osoby, a nie tylko po prostu lekko zmieniają wpływy ogólne, tak? I teraz jest kwestia tranzytów. Więc myślę, że na tym etapie nagrania już powinno być jasne, że bez względu na to, jak dobre miejsce na Ziemi znajdziemy, no to oczywiście tranzyty aktualne i te pozytywne, i te negatywne będą nas dotyczyć, mogą po prostu dotyczyć innych dziedzin życia. I teraz tak, w związku z tym, oczywiście, żadna relokacja nie zapewni nam, no, życia bez problemów. Po prostu jeśli pojawią się trudniejsze tranzyty, no to one będą się realizować, natomiast mogą się realizować w inny sposób i mogą się też realizować w lżejszy sposób niż w miejscu urodzenia, czy też w miejscu, w którym długo żyliśmy i ono niekoniecznie było dla nas optymalne. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące relokacji i tego tematu w ogóle, no to oczywiście pytajcie pod nagraniem. Jeśli macie jakieś doświadczenia z relokacją, to też możecie o to zapytać. To wszystko na dziś. Dziękuję. Jeśli Wam się podobało, no to zalajkujcie. Jeśli nie, no to zdyslajkujcie. I to wszystko na dziś. No i do zobaczenia następnym razem.